Przypowieści Salomona, rozdział 28, część pierwsza. Występny ucieka, chociaż nikt go nie goni, lecz sprawiedliwy jest nieustraszony jak młody lew. Kiedy Bóg zawierał przymierze z Izraelem, zapowiedział, że ci, którzy będą wypełniać Jego przykazania, będą mieli odważne serca. On im je da. A tym, którzy się będą buntować, da serca tchórzliwe. Salomon widział, jak Bóg dotrzymuje słowa. W innych narodach też można zauważyć, że ludzie, którzy mają czyste sumienie, mniej się boją. Wskutek własnej winy kraj ma wielu władców, lecz dzięki rozsądnemu i rozumnemu człowiekowi utrwala się prawo. Salomon tego nie napisał, ale można się domyślać, że. Ci władcy, których jest wielu, będą walczyć między sobą, żeby zapanować nad całym krajem. Jeżeli przeciętny mieszkaniec jakiegoś kraju jest złym i głupim człowiekiem, to w takim kraju wybuchnie wojna domowa. Jeżeli przeciętny mieszkaniec kraju będzie człowiekiem rozumnym i rozsądnym, to w takim kraju będzie panowało prawo i będzie pokój. Człowiek bezbożny, który uciska ubogich, jest jak ulewa, po której nie ma chleba. Po deszczu wszystko lepiej rośnie, ale jeżeli deszcz jest zbyt intensywny, to może zniszczyć to, co zasiane. Podobnie jest, jeżeli zaczyna działać człowiek bezbożny i chciwy, swoimi poczynaniami może zniszczyć wszystko. Ci, którzy porzucają przepisy, chwalą bezbożnego. Lecz ci, którzy przestrzegają przepisów, zwalczają go. Salomon rządził krajem, w którym przepisy ustanawiał Bóg, i stosunek do tych przepisów był miarą stosunku do Boga. Ci, którzy odrzucali te przepisy, stawali po stronie bezbożników. Ci, którzy starali się o to, aby te przepisy były zachowywane, tym samym wchodzili w konflikt z wrogami Boga. Źli ludzie nie wiedzą, co słuszne. Lecz ci, którzy szukają Pana, rozumieją wszystko. Te słowa można też tłumaczyć, że ludzie, którzy są źli, nie wiedzą, co to prawość, a ludzie, którzy szukają Boga, rozumieją ją całą. Prawość i dobroć są związane z Bogiem. Kto zbliża się do Boga, rozumie te pojęcia. Dla kogoś, kto uważa, że Boga nie potrzebuje, prawość jest pustym słowem. Lepszy jest ubogi, który postępuje nienagannie, niż bogaty, który chodzi krętymi drogami. O tym Salomon już pisał, o wartości człowieka nie decyduje to, co ma, ale w jakim stopniu jego charakter odzwierciedla charakter Boga. Kto trzyma się przepisów, jest rozumnym synem, lecz kto obcuje z żarłokami, przynosi Ojcu hańbę. Trzeba pamiętać, że w kraju Salomona obowiązywały przepisy ustanowione przez Boga. To słowo, które tutaj jest przetłumaczone jako żarłok, można też przetłumaczyć jako rozwiązły, czyli pozwalający sobie na wszystko. Jeżeli ojciec miał: Pragnienie podobania się Bogu, to również Jego syn będzie przejawiał takie pragnienie i będzie stronił od ludzi, którzy pozwalają sobie na przekraczanie Bożego prawa. Jeśli syn jest człowiekiem rozwiązłym, to tę skłonność przekazał mu ojciec, i on swoim postępowaniem ujawnia tę przykrą prawdę o nim. Kto powiększa swój majątek przez likwiarskie odsetki. Gromadzi go dla tego, który lituje się nad ubogimi. Bóg zakazał Żydom pożyczania pieniędzy na procent między sobą. Salomon widział, że część jego poddanych łamie ten nakaz i powiększają w ten sposób swój majątek, ale trafia on w końcu do kogoś innego. Łamanie Bożych przykazań przynosi szkodę prędzej czy później. U tego, kto odwraca ucho, aby nie słyszeć nauki, nawet modlitwa jest ohydą. Tutaj Salomon patrzy na człowieka z punktu widzenia Boga, który brzydzi się modlitwami tych, którzy nie chcą nic o Nim wiedzieć. Kto sprowadza prawych na drogę występku, ten wpada we własny dół, lecz dziedzictwem nienagannych jest szczęście. Ludzie zbuntowani przeciwko Bogu potrafią być bardzo pomysłowi i przebiegli. Doprowadzenie pobożnego, prawego człowieka do tego, żeby zaczął grzeszyć, wymaga pewnej pomysłowości i sprytu. Ale Bóg prędzej czy później obróci ten spryt przeciwko temu, kto go posiada. Bogacz wydaje się sobie samemu mądrym, lecz rozumny biedak zdoła go przejrzeć. Gdy sprawiedliwi triumfują. Wtedy jest wielkie święto. Lecz gdy bezbożni się podnoszą, ludzie kryją się. Ludzi naprawdę sprawiedliwych nie ma zbyt wielu, ale jeżeli oni triumfują, jeżeli są przy władzy, to wszyscy na tym korzystają, wszyscy czują, że przyszły dobre czasy. I odwrotnie, jeżeli źli uzyskują przewagę, jeżeli są przy władzy. To także ludzie, dla których Bóg nie jest ważny, zaczynają się bać. Kto ukrywa występki, nie ma powodzenia, lecz kto je wyznaje i porzuca, dostępuje miłosierdzia. Można ukrywać swoje grzechy przed innymi ludźmi, ale nie da się ich ukryć przed Bogiem. On zna prawdę i nie da się z siebie naśmiewać. Dopiero gdy naprawdę porzucimy swój grzech, Bóg da nam powodzenie, okaże swoją łaskę. nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, jedynemu Bogu niechaj będzie cześć i chwała na wieki wieków. Amen. A królowi wieków, nieśmiertelnemu,